Tu przy kościele Chrystusa Króla w Rawiczu kończymy dzisiejsze nasze środowe pielgrzymowanie. Początek przeżywaliśmy w kościele świętej Katarzyny w Górze Śląskiej, wspólna Eucharystia, a potem droga dzisiaj w zupełnie innej przestrzeni, przestrzeni słońca, przestrzeni błękitnego nieba, radości, że zmieniła się pogoda, ale także jest tej radości, że jako kapłani tworzymy coraz piękniejszą wspólnotę takiej kapłańskiej przyjaźni i wspólnego wędrowania. Dzisiaj wracaliśmy do Słowa Bożego, które przypominało nam o tym, żeby czasami być tak, jak ja na tych schodach siedzę, takim Bożym żebrakiem. Nie być takim pewnym, że wszystko z ręki Boga otrzymamy. Czasami trzeba tą ufność przekuć w to padnięcie na kolana przed Bożym tronem i żebranie o wszelkie dary i łaski, jakie są nam potrzebne. Dzisiaj także wspominaliśmy czas naszej formacji seminaryjnej, tego czasu, który przygotowywał nas do kapłaństwa. Jesteśmy Bogu wdzięczni za paradyż, za to miejsce, które nas uformowało. Serdecznie Wam dziękujemy za Wasze modlitwy, za ofiary, które składacie w naszej intencji, byśmy doszli. My wszystkich ogarniamy naszym sercem i przedstawiamy wszystkie Wasze sprawy Panu Bogu przez ręce Królowej Polski. Dziękujemy za pamięć, za to, że nas oglądacie, za to, że słuchacie tego, co chcemy Wam przekazać. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Amen. Pozdrawiamy serdecznie.